Wszystkim. Znowu posiadam. Proszę, ciąg Baldursa. Trójki. Dobra. Muszę znowu ponarzekać. Więc najpierw coś dobrego powiem o tej grze. Ma bardzo fajny system save'ów. Mianowicie segreguje save'y po nazwie postaci. Więc nie nadpiszamy sobie przypadkowo jakiejś innej postaci. Możemy łatwo zarządzać, jakby powiedzmy dwie osoby grały na grę na raz, mogą sobie bardzo łatwo oddzielić swoje save'y, nie będą ich mylić. Bardzo fajne. Bardzo głupie. Zobaczcie, jak... Może to zwróciliście uwagę w pierwszym... Ale... Wszystkie elementy interfejsu wyglądają, jakbym grał na dużo mniejszej rozdzielczości, niż mój monitor pozwala. Wszystko jest takie rozmyte. Poza tym... Naprawdę to jest małe. Muszę naprawdę przychylać się do monitora, żeby rozczytać cokolwiek. Nie wiem, kto to projektował i dlaczego. Ani dlaczego to wszystko jest takie rozmyte. Czytam na internecie, ponoć przełączanie się pomiędzy trybem pełnoekranowym a okienkowym może z tym pomagać. Nie wiem, mi nie pomaga. Wszystko jest rozmyte, nie wiem czemu. Poza tym czcionki są małe i nie ma żadnej opcji, żeby to zwiększyć. Przygotujcie się na to, będę dużo narzekał. Dobrze, spójrzmy na naszą panią. Myślałem, że jest barbarzynką, ale nie, jest wojowniczką. Co tu masz? Atak okazyjny, bardowski rzut? Okej. Urodzony wojownik, całe życie, bla bla bla. Bla bla bla, walka bronią dwuręczną. Nie wiem, to chyba jakieś standardowe twoje atuty wojownika. Dobra. Okazji zdolności możemy sobie twoje spojrzeć. Fajnie jest podzielone. Siła, zręczność, inteligencję, mądrość i charyzmę. No to chyba są zaznaczone te, które mamy przeszkolenie. Ciekawe, jak się to będzie zwiększać. Zobaczymy. Mam jeszcze szczegóły. Punkty wytrzymałości. O, nawet mamy rozpiskę. Masz 10 bazowych i 2 z kondycji. Klasę pancerza, też mamy fajną rozpiskę, fajnie. Gitjanki, muszę to powtórzyć 7 razy, to może zapamiętam. Pochodzenie żołnierz. Okej. No i wszystkie najważniejsze statystyki są tutaj rozpisane. Waga przeliczona na kilogramy. Kilogramy to nie jest coś, co istnieje w Fejrunie, więc... Standardowa jednostka kamieni chyba byłaby bardziej, nazwijmy to... Brakuje mi słowa. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Premię zbiegłości, 4 pancerz. Broń prostą masz wszystkie, ja też. Broń żołnierską masz wszystkie. Ja mam tylko te... Kilka mi pochodzi z barda, czyli na przykład rapiery i długie miecze na pewno i krótkie chyba z barda dostaję. Kuszy ręczne też chyba z barda dostaje. Długie łuki na pewno dostaje z tego, że jestem elfem. I rzuty obronne. Okazuje się, że w D&D 5 edycji jest rzut obronny na każdy atrybut. To jest dla mnie nowość, więc będziemy musieli się z tym jeszcze zapoznać. Ja probata neutralna. Pani mnie zbytnio nie lubi. No cóż, wzajemnie. Ładne. Spalony łupieżca umysłu. Bulwa próżni. Rzuć w cel tą tajemniczą bulwą, która może przyciągnąć pobliskie przedmioty i istoty. Okej. Okay. Nam się tutaj pojawi w pasku szybkich przedmiotów. Spróbujemy to użyć. Przy okazji, mamy tutaj dużo rzeczy. Część z nich to są jakieś takie standardowe akcje. Dosyć ciekawe. Zapoznamy się z nimi teraz, bo to przejrzałem sobie. Możemy na przykład skakać. Ukrywać się, rzucać, możemy rzucać postacią, przedmiotem, nie wiem, czy możemy rzucić tymi zwłokami, możemy rzucić. Bach. Domyślam się, że to ma jakieś zastosowanie bitewne. Możemy odstąpić, czyli po prostu odejść bez ataku okazjonalnego, przy czym to jest akcja pełna. Zmarnuje jakąkolwiek inną akcję. Ale dobrze wiedzieć, że jest taka opcja.
nasączyć. Zanurz broń w powierzchni, czy coś takiego. Żeby zanurzyć to w zwłokach? Nie. Dobra, będziemy musieli się zapoznać z tym kiedy indziej. Odepchnięcie. Możemy pchnąć kogoś? Nasz bard ma od tego czar dodatkowo? No, dobra, zobaczymy. Improwizowana broń biała. Podnieś przedmiot lub istotę i wykonaj za nią pomocą atak. Również ciekawe. Pomoc. Czyli możesz teraz powiedzmy, może działać jako pierwsza pomoc, czyli ratujemy umierającą postać albo usuwamy jeden z negatywnych statusów, jak pomięcie, omotanie, oplątanie i tak dalej. Ciekawe. I tak, ty masz paraliżujący strzał raz na krótki odpoczynek. Nie wiem, czym jest krótki odpoczynek. Póki co zakładam, że to może jest, oznacza do końca walki. Zobaczymy. Mini obozu. Krótki odpoczynek. Długi odpoczynek, okej. Czyli nie, czyli krótki odpoczynek to jest coś. Dwa razy dziennie możesz odzyskać połowę punktów wytrzymałości. Okej. Okej, czyli to nie jest do końca walki, tylko to jest coś, co również musimy jawnie zrobić. Okej, to jest. Długi odpoczynek to coś, co znaliśmy do tej pory jako odpoczynek 8-godzinny. Dobra, z jakiegoś powodu to nie jest dostępne, okej. Dobra, więc większość tych zdolności ma cooldown na krótki odpoczynek. Więc tak, masz paraliżujący strzał. Zmniejsza szybkość, masz rozprucie, powoduje krwawienie. Atak zwykły, okej. Atak głowicą, oszołamia, szarże. Szarże nie trzeba tłumaczyć. Szarże w trójce była zwykłą akcją, którą można było wykonać dowolną ilość razy. A tutaj jest cooldown na szarże. Nie podoba mi się. Masz atak dystansowy. Masz psionika Githyani. Okej. Czyli masz telekinezę. Masz również astralną wiedzę. Zyskaj biegłość we wszystkich umiejętnościach wybranej cechy. Do następnego długiego odcinku. Odpoczynku. Ciekawe. Masz też drugi oddech. Przywraca ci hapeki. No i tyle. My mamy dwie rzeczy. Na razie nie mamy broni. Mamy atak dystansowy. Mamy strzał w biegu. Ciekawe. I mamy przeszywający strzał. Też raz na krótki odpoczynek. Mamy tą przyjaźń, czyli nasz czar. Z tego, że jesteśmy wysokim elfem. Mamy granie. Ciekawe, to chyba nie jest to samo, co bardowska inspiracja. To jest chyba po prostu, że sobie zagramy. Dobra, ty sobie graj. Ty pozbieramy sobie łupy. Okay, lekka kusza. Chyba sobie zaraz sobie weźmiemy. Sejmitar. Tak, nasz elf nie ma w tym biegłości, więc zostawimy to. Przydałaby nam się broń do walki wręcz dla elfa, ale póki co na razie nie mamy nic. Dobra, to jest toporek. Czy mamy biegłość w toporku? Gdzie to było? Broń prosta, ble 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 ble. Włócznie, buławy. Toporki, tak. To jest fajne menu. Możemy otworzyć ekwipunek wszystkich postaci na raz. Potrzymasz sobie toporek. Nie kazałem ci przestać. Jeszcze. Fajną kuszę. Weź sobie. Martwy opętaniec, miksura leczenia. Dobra. Masz kuszę ręczną. Lekka kusza ma lepsze obrażenie. Tracimy jedynie na tym, że nie mamy paraliżującego strzału. Jak mamy przeszywający strzał. Nie, momencik, momencik. Porównujesz się źle. Tak, kusza ręczna ma strzał w ruchu. Nie wiem, na razie nie chce mi się z tym bawić. Ma chyba lepsze obrażenie bazowe. 1k6 plus 2.
1K8 plus 1. Ej, czyli 3,8, 2,9. Ciekawe dlaczego. Amecik. Ja po prostu gra nie oszukuje. 3 do 10, 3 do 8, dobra. Pokazywałem mi statystyki o tamtej drugiej postaci, dobra. Więc lekka kusza jest we wszystkim lepsza, poza tym, że nie mamy strzału biegu, ale kogo to obchodzi? Dobra, ty natomiast... lekka kusza... również lepsze obrażenia od tego łuku, więc sobie weź kuszę. Dobra. Co tu jeszcze mamy? W razie chyba niewiele. Dzięki za kasę. Diablik. Dobra, weźmy wszystko. Coś tutaj? Nie. Dobra, tutaj mamy punkt regeneracyjny. Z tego co rozumiem, to nam po prostu przywróci punkty życia. Czy punkty wytrzymałości. Ale wszystkie mamy na maksa, więc... na co wchodzi. Dobra, momencik. Wątpię, żeby to był jakiś limit czasowy. Klawisze, jak jest szybki zapis? Jest tutaj szybki zapis? Wiesz, postać na pozycji. Szybki zapis, F5, dobra. Na pewno będę z tego korzystał. Rapier. Posłuchajmy się w to. Miecz krótki, złoto. Dobra, momencik. Ważna rzecz. Rapier plus 4. Premia za zręczność, ok. Czyli rapier jest bronią, która jest finazyjna. Fajnie. Czyli skalują się ze zręczności. Fajnie. Domyślam się, że miecz krótki jest tak samo. Dobra, też jest finazyjny, ale jest lekki. Można używać razem z drugą bronią lekko. Okej. Nie jesteś lekki. Toporek jest rzucany. Okej, dobra, mniejsza o to. 3 do 8, 3 do 10. Na razie rapier wygląda na to, że jest lepszą bronią. Jeżeli znajdziemy jakiś drugi krótki miecz, zobaczymy jak to oburęczność będzie działać. I co? Wspinamy się, tak? Na górę. Czy tam coś jest? Chyba nie. Dobra. Idźmy tutaj. Wieczny zapis. Nie brzmi to dobrze. Kolejny zwieracz. Czy tutaj mamy mózg statku? Ty możesz dotknąć? Dobra, co my tu mamy? Mamy złożony w ofierze kultysta oraz inny złożony w ofierze kultysta. Ty możesz go zaszarżować? Możesz tak go zaszarżować? Możesz. Oko zaszarżuj. Okej. Okay. Było skuteczne, ale... nie podobają mi się takie efekty świetlne. Gry według mnie przesadzają z tymi rzeczami. Po prostu... zwykła szarża, jak człowiek biegnie, to nie świeci się. Ale dobra, moje narzekania. Użyj kuszy. 75%. Okej, okay. czyli ty masz KP10, rozumiem? Mogę to zobaczyć tutaj? Aż tak, KP10, dlatego mieliśmy trochę mniejszą szansę, ale...
Dobra. Widzimy, szarża jest teraz zajęta. Ktoś tutaj na nas krzyczy. Pogadajmy z tym. Dobra. Poszukaj zatrzasku, który może otworzyć pokrywę. Construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? A nie, nie panikuj. Mamy dużo czasu na pewno. Ty to dotknij. W jaki wypadek, gdyby miało eksplodować. The console appears dormant. Poszukaj przełącznika albo dźwigni zwalniającej. Dobra. Czy to jest pierścień? Pewnie nie. Malachit złota? Nie. Co my tutaj mamy? Wypolerowany naszyjnik? Czym ty jesteś? Pożeracz intelektu. Ej, sobie przyszedłeś po prostu, dobra. No, to jest regeneracja. Raczej cokolwiek z tego, co wzięliśmy, pasuje tutaj? The mechanisms are completely unrecognizable at first. Mhm. Nie. Momencik, czy tutaj coś mamy? Kolejny zwieracz. Przyciski cokolwiek robią? Okej. Agresja, okej. Okay. Unicestwienie. Okej, okay, to chyba dotyczyło tych ludzi, którzy nas zaatakowaliśmy. Dobra. Roczny umysł, mózg humanoida, bla bla bla, wypolerowany naszyjnik. Nie wiem, czy mam jakąś opcję, żeby użyć jednego z tych przedmiotów na tym? A może musimy iść dalej, żeby coś znaleźć? The console of the mechanisms are completely unrecognizable at first. Próbujemy tu jeszcze wrócić. Tam jest mostek w tamtym kierunku, więc jak pójdziemy w tym kierunku, to może znajdziemy coś dodatkowego. Okay. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Czyli z nią nic nie możemy zrobić? Martwy pętaniec. Mistyczna runa. Okej, okay, może to
Może to nam będzie potrzebne? Dokładnie to samo pomyślałem. Czwórka, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Nie wiadomo. To naciśnijmy. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oh. Sorry. Nie udało mi się odczytać, co robi ten przycisk. Kinchar changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. After Melon preserve me, that cannot be our fate. Newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Okej, okay, nie bawmy się z nim. Łupieżcy umysłu to jest coś, co generalnie nie chcemy się przytykać na pierwszym poziomie. A? The console appears dormant. A? Włóżmy tą runę. No, miejmy nadzieję, że ta runa nie oznacza zabij bieźnia. That other unfortunate. Dobra, wiedza tajemna. Dwudziestka. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open the nearby pod. Dobra. Narratorko. Jeżeli ta kobieta zginie w okropny sposób, wina będzie twoja. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Siłą woli nakaż kapsule otworzyć się. Okej, było blisko. Feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Siema. Czy zechcesz podpisać tą petycję? Thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Niebezpieczne towarzystwo bardzo przydaje się w walce. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Dobrze. Poczułaś to, co ja? Byliśmy w swoich głowach. I did. It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Jasne, dobra. Shadowheart. One moment. Co to? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on.
Dobra. Dobra, nowa pani. Kim jesteś? O, jesteś klerykiem. Dobra, zobaczmy twoją kartę postaci. Elf wysoki. Czary domeny. Ale jakie czary? A będziemy musieli zobaczyć gdzieś indziej. Siła, zręczność, kondycja, przeciętne, duża mądrość, brak charyzmy. Okej. Księga czarów, możemy zobaczyć. Dobra. Masz dużo rzeczy. Sztuczki. Akcje klasowe, błogosławieństwo, oszustwa? Masz czary, uroczenie osoby, przebranie siebie. Okej, nie rozumiem, czy to są jakiś inny rodzaj sztuczek? Masz kojące słowo, zadawanie ran, tarcze wiary. O, kojące słowo to samo co ja mam. Okej, to są chyba dostępne, a to są wybrane, dobrze rozumiem? Zadawanie ran, tarcza wiary. Pocisk wiodący. No dobra. Na razie nie będziemy zmieniać nic. Ja prowadzę. Dobra. Mapa. Dobra. Nie tutaj. W tym zwieraczu już byliśmy. Idziemy do tego zwieracza. Generacja. Mózgowe akwarium. Mindflayer horticulture. Dobra, nieważne. Jest ogień. Możesz nasączyć swój miecz ogniem. Możesz. Tylko ty masz broń? Masz buławę, też możesz zanurzyć to w ogniu? Kuszę załączyłeś w ogniu, okej. Nie o to mi chodziło. Chciałem, żebyś miecz zanurzył w ogniu. Dobra. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. Kogo to obchodzi? Action, not reaction. A? Proceeding. Ten pan nie będzie miał przyjemnego dnia. Dotrzyj do przekaźnika, zanim Naltoid się rozbije. Tutaj jest przekaźnik. Okej. Co my tutaj mamy? Pomniejszy piekielny Odyniec. Odyńca najlepiej zastrzelić z kuszy, prawda? Bardziej, jeżeli możemy zrobić mu jakiś przeszywający strzał. O nie! Odparłeś nas przeszywający strzał. Trudno.
Ten łupieżca umysł jest po naszej stronie. Ciekawe. Dobra. Panie przodem. Masz szarże? Nie masz szarży. Dobra, masz 65% trafienia, ty masz 75% trafienia. Spróbuj dobić tego Odyńca. O nie. Możesz zrobić atak głowicą, akcję dodatkową. Czemu by nie? Ładnie. To tyle z twojej strony. Ty, podejdź tutaj. Dobra, możemy rzucać jakieś zaklęcia. Możemy rzucić święty płomień. Tarcze wiary. Albo zadawanie ran. Zapewni przychylnej istocie ułatwienie w testach skradania się. Mech. Właśnie, to jest jakiś łotrzykowy kapłan, z tego co widzę. Ma przebranie się, błogosławieństwo oszustwa. No nic. Spróbuj go zaatakować. Masz 85% trafienia. Prawie go zabiłaś. Możesz rzucić tarczę wiary. Ile ty masz KP? 16. Możesz to rzucić na mnie? Możesz. Dobra. To mi powiększyło KP do 15. Dobrze, idealnie. Dobrze, sprint jest akcją pełną, więc sprintu już nie wykonamy. Możemy po prostu podbiec tutaj. Oni są związani w zwarciu, więc nie powinni nas, do nas podbiec. Najwyżej ten pan może do nas strzelić. Coś jeszcze możemy zrobić? Możemy bardowską inspirację zrobić. Co powinienem zrobić wcześniej, zanim zacząłem atakować, ale trudno. No i to tyle. A właśnie, zaatakował dystansowo, mimo iż był w zwarciu. Trochę tego nie rozumiem. To musi inaczej działać niż w trzeciej edycji. Dobra. Momencik, masz bardowską inspirację. Powinnaś zabić tego Odyńca. Dokładnie. To chyba nie zużyło bardowskiej inspiracji. Dobra, mniejsza o to. Jesteś w stanie dobić tego diabnika? Dziękuję. Wejdźmy bliżej. Ty pani też podejdź bliżej. Dobra. 90%. Podejdźmy bliżej. Czy to zwiększy twoją szansę trafienia? Nie. Nadal 90%. Jakiś inny diablik niż wcześniej? Wcześniej mieliśmy 95, mi się zdaje. Dobra, nieważne, strzelaj. Ładnie. To tyle. Mogłabyś odzyskać parę punktów życia, ale nie zależy mi na tobie aż tyle. Wysoka KP. Kimkolwiek nie jestem pan, chyba nie powinniśmy się póki co z nim bawić. Poziom 8. A niech
Upieżca umysłu się nim zajmie. Dobra. Póki co... Osprintuj. Powiedz nam, czy tutaj jest coś, czego nie widzimy, czy możemy po prostu pobiec? To biegnij. Dokładnie, mamy kolejnego oddyńca. W takim razie... ty zakończysz sobie górę tutaj. Nie podchodźmy do niego w zasięg zwarcia. Możemy strzelić? Możemy. O nie. Dobra. Rzuć może na siebie tą inspirację. A nie, tylko na innych możesz to rzucić. Dobra. Rzuć to na panią posępne serce. Zobaczymy, czy jakoś z tego skorzystamy. Dobra, ten odyniec ma trochę lepsze KP. Czy możesz je mu przywalić z czara? Nie, jest trochę za daleko. Święty płomień. ...65% na diablika. Czemu nie? Okej, czy to go podpaliło? Nie. Po prostu trzymało trochę obrażeń. Dobra. Na razie zostawmy tak, jak jest. A ten pan zaczyna przegrywać. Dobra. Co my tu mamy? Ty najpierw podejdź. Spróbujmy zaczarować tego odyńca. 75%. Ładnie. Co nam chodziło? Teraz tak. Ty możesz zaszarżować. Nie możesz zaszarżować, bo zapomniałem, że szarża jest jednorazowa w tej grze. Dobra. Dobij tego gościa. Still breathing, despite everything. I szczelmy tego diablika. Jeden hap został. Idealnie. Dobra, jeżeli to są wszyscy przeciwnicy, w następnej turze możemy podejść tutaj i może zacząć też grabić zwłoki. Nie jestem pewien, czy ta lokacja nam zniknie, jak dojdziemy do terminalu, nazwijmy to tak. Dobra. Tak. Ty możesz. Zużyłem wszystkie czary. Myślałem, że będziesz mogła uleczyć, ale nie. Dobra. Ciachnij go. Możesz sama się uleczyć. Pięknie. Dobra. Nic nie masz i weźmiemy wszystko z tego. Wygląda na to, że przeglądanie ekwipunku jest darmowe. Możemy dowolną ilość postaci ograbić. Dobra, ja na to. Momencik, co tu jeszcze mamy?
poza zasięgiem. Pri sprintu. Bierzmy wszystko. A też żrącą bulwę. Dobra, a ja na to... Ssakam szkórę. Sprint. I zobaczmy, co z tym przekaźnikiem. A, fuj. Mamy smoka na masce. Tyle, jeżeli chodzi o sterowanie tym ustrojstwem. Wróciliśmy do strefy materialnej? Sfery materialnej? O, czy to jest nasza waifu? Nie, 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 ona miała trochę inną fryzurę. No siema. Jak tam życie? Teraz przydałoby się powolne spadanie, którego nie wziąłem jako zaklęcie. Ojej! Kto nas uratował? W ostatniej chwili. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Sprawdź, czy nie masz obrażeń. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Dobra, że piękne panie, piękne nas opuściły, jesteśmy własnych siłach, zdani na siebie, o. Czy możesz zanurzyć rapier w wodzie? Możesz. Nie, nie możesz. Okej. Okay. Nie żeby to miało coś zrobić, ale chciałem zobaczyć. Dobra, ewidentnie to wygląda pozostałości naszego statku. Nie. Nie żebym go żałował. Zdecydowanie to jest rzecz, która powinna spłonąć w piekle. Dobrze, że my przy tym nie spłonęliśmy, ale... U mnie wyszło dobrze. O! Wstępne serce.
Moglibyśmy jej zabrać ten artefakt. Ale to nie w moim stylu. Jeżeli będzie chciała nam powiedzieć, co to jest za ustrojstwo, to nam powie. Jeżeli nie, to lepiej się go nie dotykać. You're alive. I'm alive. How is this possible? Magic. Być może to była jakaś spektakularnie wykalkulowana boska interwencja. The divine tend to keep their interventions close to the chest. Though, I suppose it's not impossible. Czy jakieś pojęcie, gdzie możemy być? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Co się stało z naszą znajomą Git? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Okej. Okay. Rozumiem, że chcesz trzymać się razem. We need each other. And we both know what's at stake. Urocze. W porządku, ruszajmy. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. O, słońce, nie dostałby wtedy 5 punktów doświadczenia, to nie w moim stylu. Dobra. No, będzie na tyle dzisiaj. Widzicie, progres jest dosyć wolny w tej grze. Ale sami tego chcieliście. Więc mam nadzieję, że wiecie, na co się pisaliście, prosząc o tą grę. Dobra. Cóż, a pani dobrze stwierdziła. Jakie są nasze najbliższe cele w tej grze? Postaramy się jak najwięcej z nich osiągnąć w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!